Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku naszej przygody z NBA 2K19 MyGM Los Angeles Lakers. Jesteśmy po bardzo dobrej tutaj formie, w poprzednim odcinku 5 zwycięstw z rzędu. Mam nadzieję, że to utrzymamy w tym odcinku. 26 spotkań już za nami. Tak więc dzisiaj dotrzemy pewnie do meczu 40 tutaj po meczu z Washington i zrobimy sobie też małe podsumowania. A więc jeszcze tutaj szybki rzut oka na składzik, w jakim wystąpimy w następnym spotkaniu. Tak na szybko, tutaj McGee, że niby ma stracić miejsce, ile jak tam, 9-3 punktu, 5-6 zbiórki. No troszeczkę spadły mu te statystyki od ostatniego razu, kiedy sprawdzaliśmy. Chandler w tym momencie on fire i gra proponuje, żeby to właśnie jego wpuścić do pierwszego składu. No dobra, zaufamy grze. I Rondo. Rondo 1, Ball 2, James, Kuzma, Chandler. Tak wygląda pierwsza piątka. Dalej Ingram, Prince, McGee, Beasley, Zubac, Stevenson. Czyli bez dwójki. Bazemore jeszcze tutaj kontuzjowany. Ile mu tam jeszcze zostało day to day? Czyli za niedługo powinien być dostępny. No dobra, spróbujemy, bo z Rondo oraz z Bolem mieliśmy tutaj w pierwszej piątce mieliśmy naprawdę bardzo udane mecze. Mieliśmy mecze, które wygrywaliśmy tam 40 punktami nawet. No to sprawdźmy, jak sprawdzimy się tutaj z... dobra, czyli tutaj kogo nam oferują? Kuka za Magiego. Dobra, nie? Od razu anulujemy. No i dobra, pierwszy mecz przed nami i zobaczmy, oj, pierwsza kwarta tutaj porażka, w drugiej w sumie wygraliśmy. Trzecia również nasza, no i zobaczmy czwartą. 6 minut zostało, tutaj jest 12 punktów. 2 minuty, 1, ale to będzie mecz wygrany. Tak jest, wygrany 16 punktami, tak więc pięknie sobie poradziliśmy i jest szóste zwycięstwo z rzędu. Kuzma 29 punktów, James 23, 8, 9, 2 przechwyty, 2 bloki, dobra skuteczność, Prince 20 punktów dołożył, Ball 11, 6 zbiórek, 8 asyst, bardzo ładnie. Ingram w sumie cienko, Chandler tylko 4 punkty, 10 zbiórek, McGee już go tutaj przewyższył i 2 razy mniej grał. Zubac, Rondo, 8 asyst, tylko 3 punkty, Stevenson bez żadnego punktu. I co z tym Stevensonem teraz zrobić? Ja bym jeszcze tutaj sobie przypomniał, ile on zarabia. Aha, tutaj mamy te... to nie tutaj, tutaj. Dobra, gdzie on jest? Stevenson, 4 miliony 450. Jeden tylko sezon do końca. Dobra, sprawdźmy sobie, kogo byśmy tutaj dostali za Stevensona. Czy w ogóle jest jakieś zainteresowanie tym zawodnikiem? I jeśli jest, to jakie? Nawet bym go mógł oddać za jakieś drafty, za jakieś piki. No to zobaczmy, Patton, Hishmith. Nawet za jakąś dwójkę bym go mógł oddać, a tutaj Carmelo Antonego nam proponują. Ej, to nie byłby w sumie taki najgorszy wybór, nie? Antonego wziąć, on i tak ma dużo niższy kontrakt od Stevensona. Dobra, zobaczmy. Najbardziej by mnie interesowała właśnie jakaś wymiana za dwójkę, za pozycję numer 2. Holiday, Watanabe. No dobra, będziemy pamiętać o tym. O, jest tutaj Wayne Ellington i drugorundowy pick z 2022 roku. Dobra, tutaj ale center. Pharrell Williams, Burke, Vonle. To nie interesują mnie tacy zawodnicy. Barea w sumie byłby ciekawym wzmocnieniem, ale nie potrzebujemy. Też nie. Piki, Wesley Johnson, Smith, House, Nene, Daniels, Evans, Troy Evans, dobra, nie, Felton, Abrines, Deng, no nic ciekawego nie ma, czyli co, wymieniamy się tutaj za Carmelo Antonego? Kurde, no była gwiazda, dobra, ja go chyba wezmę, dawaj, wymienimy sobie go. Tak jest. No i troszeczkę nam tutaj spadnie znowu chemia, przez to, że kolejny trade wprowadziliśmy. Dobra, zobaczmy, jak to teraz ma wyglądać. Czyli Rondo, Ball, James, Kuzma, Chandler. Tutaj nic się nie zmieniło. Ingram, Prince,
Maggie Beasley, Antony, tylko 13 minut. No ale dobra, sprawdzimy sobie go. Jeszcze Bazemore poza składem. No i dobra, zobaczmy. Kolejna zmiana przeprowadzona i konferencja prasowa. Pewnie też na temat nowego zawodnika. Proszę bardzo. Dobra. No to co, przechodzimy do kolejnego meczu i sprawdźmy, jak z Carmelo Antonym będziemy wyglądać przeciwko Houston Rockets. Carmelo tylko z ławki, druga kwarta nasza, trzecia również. No i zobaczmy, bo tu w końcówce może być grubo. Uwaga, uwaga, 2 minuty 10 sekund do końca. Prowadzimy 4 punktami i wskakujemy na parkiet. Okej, i jesteśmy przy piłce jeszcze, 2:10 do końca. No i zobaczmy, widzę, że tutaj pierwsza piątka na parkiecie. Jest tutaj mismatch, ależ pięknie LeBron sobie poradził jeszcze z faulem. Ennis faulował, tutaj też był mismatch, CP3 krył LeBrona. I celnie. I już podwyższamy przewagę do 7 punktów. No ale zobaczmy, jak tutaj Harden. Oj, 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 proszę bardzo. Ankle breaker już na Lonzo. Aj, Chandler tutaj ładnie z defensywą. No i pięknie. James Harden bez punktów w tej akcji. Rondo. Ależ. Chris Paul. Bardzo dobrze tutaj wyłuskał piłkę. Blisko niego Rondo, ale trafia. Co za akcja Pola. Najpierw dobry przechwyt, następnie trójka. Dobra, jeszcze raz tutaj się przebijamy. Ale coś... Co on zrobił? W ogóle tak nie chciałem. Chciałem teraz zrobić pump fake. No to ładnie, LeBron, zaszalałeś teraz. Dobra, no trzeba uważać, bo tutaj minuta 17 i tylko 4 punkty. A więc jakaś tutaj trójka i już jest po przewadze. Harden oddaje piłkę. Ależ ładnie. Dobra, 2 punkty. No teraz trzeba zdobyć. Trzeba zdobyć punkty. Dawaj, Lonzo. Ależ ładnie, ładnie LeBron zbiera swój niecelny rzut. Jest jeszcze zbiórka ofensywna, no i później już dobitka z Perfect Release. 101-97, 44 sekundy do końca. Dobra, zobaczmy, jak tam nasz skład w sumie wygląda. No dobra, no nie ma tutaj w sumie jakiejś mega lipy, ale Rondo byśmy mogli zmienić, tak więc Ball będzie rozgrywał. Rondo zejdzie i kto teraz na dwójce? Może Ingram? A tutaj właśnie, jak Carmelo w tym spotkaniu, to w sumie zaraz zobaczymy. Dobra, James zostaje, za Chandlera wpuścimy McGee. No i dobra, w sumie tyle. Player of the game, LeBron James, 32 punkty, 56% skuteczności, 14-21. Aj, no i blisko przechwytu. Niecelnie, Kuzma i faulowany Lonzo Ball, dlaczego? O, kurde, no dobra, no zobaczmy, może trafi. Niecelny pierwszy. I drugi celny, ależ ważny punkt. 102-97, no na pewno muszą rzucić trójkę. Znowu faulować i znowu modlić się o to, że Lonzo Ball dojdzie do piłki. Ale myślę, że my będziemy mądrzejsi i nie oddamy piłki Lonzo, ale też będziemy tutaj mocni w defensywie. Teraz troszeczkę inaczej. Paul Ennis, Harden.
to on będzie pewnie próbował rzucić tutaj trójkę. O nie, tylko rzut za dwa i to jeszcze dobrze kryty. Dobra, Lonzo już sam do końca ze wsadem. Jeszcze jeden czas na Rockets, ale to będzie już zwycięstwo Los Angeles Lakers. No i świetnie, jest zwycięski mecz. Ostatecznie 106-97 jeszcze w końcówce. Jeszcze raz Lonzo wybrałem się pod kosz i oddał celny strzał. Dobra, 32 punkty, 7-4. Tak, LeBron kończy mecz. Ingram 16 punktów. Ładnie. Beasley 13, Ball 11-11, jest double-double. Kuzma również ze zbiórkami. Antony 8 punktów. No to i tak w sumie więcej niż Stevenson nam tutaj rzucał. Prince 7, troszeczkę mało. McGee też słabo. Zubacz. Rondo tylko 1 punkt, 5 asyst. Chandler 1-11. No dobra, jeszcze dwa mecze. No jak wygraliśmy tak w sumie bez problemu z Houston, no to myślę, że nie trzeba tam nic zmieniać i lecimy bezpośrednio z kolejnym meczem i zobaczmy, bo tutaj poważna oferta wymiany. Zobaczmy, Lonzo Ball, Michael Beasley za Middletona oraz Brook Lopeza. Lonzo i tak tutaj ma w sumie kontrakt na jeden rok. Ciekawe, czy by podpisał z nami ten kontrakt. Jestem bardzo ciekaw. A tutaj Chris Middleton. To jest jeden chyba z najbardziej niedocenianych zawodników ogólnie dla mnie, bo jest naprawdę fantastyczny. Lubię go oglądać. Spisuje się bardzo dobrze. Zacząłem tak mu się przyglądać w poprzednich playoffach, kiedy zrobił na mnie naprawdę duże wrażenie. I Brook Lopez. Tylko 3 zbiórki? No dobra, raczej nie oddam Lonzo. Oni tutaj też mają jednoroczne kontrakty, tak więc różnie może być. Nie, dobra, nie zgadzam się. Nie zgadzam się. Dobra, co ja tutaj odpierdoliłem? Co tam się stało? Oddałem Jamesa? Nie. Co ty gadasz? A jednak zgodziłem się. Ej, nie, no to trzeba naprawić, nie? Dobra, ja mam nadzieję, że ja mogę teraz to wczytać. Bo no... Ja pierdolę, co tu się stało w ogóle, nie? Okej, próbowałem wczytać grę na nowo, jednak wracamy w tym samym momencie i moi drodzy... W bardzo głupi sposób straciłem tutaj swojego zawodnika. No ale cóż, no czasami tak bywa. No ogólnie, gdy byliśmy w fazie tutaj, gdy nie zgodziłem się na poprzednią wymianę, gra po prostu, kolejny bóg gry, z którym się spotkałem w tym trybie, zaoferowali nam po prostu tą samą wymianę. Ja tutaj wcisnąłem przycisk potwierdzający, czyli X na playu, bo chciałem tutaj no po prostu wybrać kolejną symulację meczu. No ale w tym akurat momencie, jak wciskałem ten przycisk, wyskoczyło okienko z tym drugim trade'em i no cóż, no zgodziliśmy się na niego, tak więc teraz już no musztarda po obiedzie. Już nic nie zrobię. No dobra, zobaczmy sobie, jak wygląda nasz skład w tym momencie, a więc Rondo, nasz jedyny rozgrywający, który został w sumie, Bazemore, James, Kuzma, McGee. Tak będzie wyglądała pierwsza piątka. Jest Middleton, jest Ingram, jest Lopez, Prince, Antony. Mamy zdecydowanie za dużo zawodników na pozycji numer 3. I za mało na pozycji numer 1 i 2 w tym momencie. Dobra, zobaczmy w takim razie jeszcze, kogo bym mógł tutaj jeszcze dostać, zobaczmy, czyli Middleton ma spory, aha, nie mogę go jeszcze tutaj wyrzucić, a za Ingrama na przykład, Ingram i Prince jeszcze 40 dni musiałby być, Antony w sumie też, Bazemore, Chandler. No dobra, za samego Ingrama kogo bym dostał, jestem ciekaw, bo on tutaj ma dosyć duży overall, 81, no to zobaczmy, jeszcze jakieś ciekawe może trady tutaj będą. Chicago oferuje nam Portisa i jeszcze pierwszorundowy pick z następnego draftu.
Dobra, no Ingram w sumie młody, jeszcze perspektywiczny. Tutaj aż 3,5 gwiazdki, tak więc ktoś ciekawy w sumie mógłby za niego się pojawić. Collins i Peak, Adebayo, Ellington, Monk, Parker, Buddy Hield i Farrell. Pamiętacie, Buddy Hielda braliśmy w poprzednim roku do Knicksów? Okej, okay. Top 3 protected w sumie mają, no i za Treya Burka, no nie będę się wymieniał. Dennis Smith Jr. za Ingrama. 19 punktów, 4 asysty. Bardzo ciekawa oferta. No dobra, zobaczmy co tutaj jeszcze. Levert i Napier. Kurde, no też fajnie, też ciekawie. Isaiah Thomas oraz Will Barton. Sabonis Bogdanowicz. Mirotić z pikiem. Leonard z pikiem. Capela na centrze. Dwóch centrów, ale jeszcze Rondo by musiał dać, no to nie ma szans. Murray Forbes. Tutaj też mają top 3 protected. Derrick Rose i Jeff Teague. Dwie jedynki. Tutaj się chcą pozbyć też dużego kontraktu. Jak tam Teague i Derrick Rose w grze. 18 punktów tutaj zalicza. No świetny wynik. Nurkić i Stauskas. No, ten Nurkić nie wygląda tutaj w sumie źle, ale ma dosyć duży kontrakt. Troy Brown. No dobra. Dobra. No zagramy sobie takim składem, jaki mamy. No trudno. Trudno. Lecimy. Zobaczmy. No ja tutaj się nie zdziwię, jak właśnie grubo przegramy. Wow. No słabszego meczu w tym sezonie chyba nie było. James. Słabiutko. Bo też złamałem tam obietnicę. Widziałem, że... Jeszcze tutaj przejdźmy. Goals and Promises. Już tutaj się nie udało. No tak, czyli tylko tyle nam zostało. Czyli cały czas mamy zadowolenie fanów ogarnięte i chcę, żebyśmy wygrali dywizję. Czyli tyle zostało z naszych tutaj celi na ten sezon. No dobra, cały czas zainteresowanie mamy 100, no właśnie chemia spadła i troszeczkę się pozmieniało tutaj w Lakersach. Dobra, Bazemore na dwójce, James, Kuzma, McGee. No właśnie, no zdecydowanie za dużo tutaj mamy trójek na pozycji numer 3, niskich skrzydłowych, tutaj jeszcze dwóch centrów, no ale oni nie grają, Mikaliuk i Bonga. No dobra, polecimy jeszcze tutaj z Washingtonem i zobaczmy. No dobra, pierwsza kwarta nasza, druga, no 4 punktami przegrana, trzecia 10. Ojej, oj, możemy właśnie zaprzepaścić sobie ten sezon. No dobra, no zobaczmy, 3 minuty do końca, 6 punktów straty, wskakujemy. I zaczynamy rzutami osobistymi Kuzmy. Obie drużyny są w bonusie. Siedzi, bardzo dobrze. No więc jest Middleton na parkiecie. Ojej, Walt tutaj pozostawiony, no i trafia łatwe punkty. Czyli Middleton tutaj rozgrywający w tym momencie. Tak jest, LeBron. Popisowa akcja w sumie LeBrona jak na razie w tym sezonie. Często tak gramy. No ale co, przegrywamy. Tak więc trzeba tutaj grać pod naszego najlepszego zawodnika. Znów Wall. Ależ. Też bez problemu sobie radzi z Middletonem. Wall 13 punktów, tak więc nie świeci za bardzo w tym spotkaniu. I znów pewnie tutaj zagranie pod LeBrona. Dobra, nasza. Ale Bill też sobie tutaj ładnie radził. Dobra, są zmiany.
Jest Rondo. JaVale McGee's checked in for Lopez. Ken Bazemore comes in for James. Dobra, faul Portera, bardzo głupi, będą rzuty Middletona. Oh no! Co ty gadasz, Middleton? Dobra, zobaczmy, jak Rondo sobie poradzi z Wallem. No nie poradził sobie, ale zablokowany. Dobra, Kuzma. Czy dasz radę do końca? Dał. To nie tak miało wyglądać. Tam miał być layup z potencjalnym faulem. Wall zmęczony. To też może będziemy w stanie wykorzystać. Ojojoj, Wall świetnie znowu sobie poradził. Dobra, 7 punktów. Co ty odpowiadasz? I znów Wall. No, Wall teraz zmaga się z groźną kontuzją. Ponad rok nie będzie go przy grze. Zapowiedział, że wraca do szkoły. I co z faulem? Przecież to była bardzo dobra defensywa. Wyczuty został do samego końca. Dobrze, nie trafia. Okej, 54 sekundy zostały. No cóż, trzeba próbować tutaj jakieś trójki. Dobra, jeszcze raz z zasłoną. Middleton, ale nie trafia. Kuzma, ale to nie jest trójka, ale też nie trafia. Okej, no po prostu to nie jest nasz mecz, tak więc będzie druga porażka z rzędu. No już tutaj raczej nie ma szansy jeszcze, ale już. Okej, mecz przegrany. No naprawdę, kurde, zawalona sprawa z tym trade'em. I teraz to się nam odbije czkawką niestety. James Middleton w sumie ładny mecz. Lopez też 16 punktów tutaj zagrał. Prince, Ingram, Kuzma w sumie słabo. Antony tak sobie. Bazemore, Lipa, Chandler, McGee. I Rondo bez punktów. To już bardziej bym wolał oddać Rondo niż Lonzo Balla, wiecie. Dobra, czyli moi drodzy, 30 spotkań za nami, tak więc jeszcze zrobimy sobie takie podsumowanko, ale postaram się je zrobić szybciej. Czyli w dywizji zobaczmy, 20 zwycięstw, 10 porażek i później długo nic i dopiero Sacramento, 7 zwycięstw, 21 porażek. Clippers podobnie i Phoenix Suns, tak więc tutaj no, dominacja dwóch drużyn, Golden State przegrało tylko 4 spotkania. Tak więc 6 meczy więcej wygrali od nas w takiej samej ilości. Jeszcze w konferencji zobaczmy, jesteśmy na 4. miejscu, Houston nad nami, ale jeszcze 2 mecze mają do rozegrania. Oklahoma, ale też 2 mecze. Pelicans tutaj depczą nam po piętach. San Antonio, Denver i Portland. Na razie te drużyny kwalifikują się do playoffów. Utah tutaj blisko, Dallas, na Minnesota będą walczyć. Zobaczmy jeszcze po drugiej stronie. Toronto, Indiana, Milwaukee, Boston, Detroit, Brooklyn, Washington i Orlando w tym momencie. Chicago, Miami, Philadelphia, Cleveland, New York oczywiście na ostatnim miejscu. Dobra, zawodnicy najpierw nasi. I James 23,8 punktu, drugi Middleton 16,3, Kuzma 14, ładnie tutaj wyskoczył, Prince 12,9, Antony 12,5, Bazemore 12, Lopez 11,7, tak więc no, ilość zawodników powyżej 10 punktów zdecydowanie się zwiększyła w naszym klubie. Okej. Dobra, zobaczmy zbiórki. 7,5, 5,5 Magi, Kuzma też blisko, Chandler 5,
Dobra, asysty. James najwięcej, 8-1, Rondo 6. Przechwyty również James najlepszy. W blokach McGee 1-4, Lopez 1-1. Straty James najwięcej, Middleton i Bazemore powyżej 2. Dobra, najwięcej rzuca oczywiście James. 9,5 celnych rzutów na spotkanie na 17 oddanych, więc ponad 50% skuteczność. Middleton trafia 6 razy, Kuzma 5, Antony 5, Lopez, Bazemore, Prince po 4,5. Najwięcej rzutów oddaje oczywiście James, Middleton, Kuzma, Bazemore, Prince powyżej 10, jeszcze Lopez też 10 rzutów oddaje. Skuteczność Chandler 65,5%, Zubac 60%, James naprawdę wysoka skuteczność w sumie, trzeba to stwierdzić. McGee, Antony powyżej 50%, co ty gadasz? Dobra, trójki, najwięcej trójek rzuca Middleton 2,5, James 2,4, Kuzma niecałe 2 z Princem. Najwięcej próbuje James 6 razy na mecz, Kuzma 5,5, Middleton również i Bazemore 4 razy. Skuteczność Middleton, tutaj tego Mikaliuka nie będziemy brali pod uwagę, bo chyba w jednym meczu tylko rzucał. James 40, Antony 38. No w sumie wam powiem, że Antony naprawdę nie ma najgorszych tych procent rzucania w tym sezonie. 2-4 tylko celne, 3-7 oddaje najwięcej rzutów. Prince, Middleton, Kuzma i Antony powyżej 2 prób za linii rzutów osobistych na mecz. Prince najwyższa skuteczność, Bazemore powyżej 80%. Lopez, Zubacz, Wagner 75%. I najwięcej minut James 32, Middleton 30, Kuzma, Prince, Antony po 26 ponad, Bazemore, Lopez 25. Dobra, i na przestrzeni ligi tak na szybko. Curry kontuzjowany powyżej 30 punktów, Leonard 30, Harden, Lillard, Westbrook, Durant, Irving, Antetokounmpo, Jackson, Jackson jak wysoko i Blake Griffin, a nasz LeBron James na miejscu 13, tak więc nie jest w sumie tak źle pod względem zbiórek. Tutaj jesteśmy daleko w tyle i DeAndre Ayton, ale ma groźną kontuzję. Ale naprawdę znakomity sezon też Aytona jak dotychczas. Drummond, Towns, Whiteside, Antetokounmpo, Capela, Collins, Gobert, Kanter też wysoko i DeAndre Jordan. Asysty Chris Paul i Kyle Lowry powyżej 10, Wall wysoko też 9,6, Harden 9,0 i tutaj LeBron James na miejscu 6 pod względem ilości asyst. Jeszcze Rondo ma 6, czyli będzie na miejscu 20 którymś, 23. I Lonzo Ball tutaj też był, ale już go nie ma niestety, na 5 miejscu w NBA. Okej. Kurde, ej, jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Trade Finder i tutaj zmienimy drużynę. No, gdzie oni są? Milwaukee. Dobra, co chcecie za Bola? Aha, nie można przecież. Nie można, zapomniałem. No cóż, wracamy jeszcze tutaj na szybciora. Tak, jeszcze może ktoś będzie. Zobaczmy przechwyty. Chris Paul, Dan Wall, Mitchell, Drummond, chociaż u nas ile było? 1,5 chyba najwięcej. Jest LeBron, 1,5, 20 miejsce. Bloki chyba byliśmy 1,4. McGee był najlepszy. 24 miejsce. Straty, to w sumie nie mamy tak dużo strat jak reszta. LeBron James chyba tak jest, najwięcej strat. 24 miejsce dopiero, tak więc bardzo dobrze. Oddane rzuty. Leonard, ale na 20. Westbrook w sumie ponad 20 rzuca. LeBron James jest na miejscu 6 pod względem oddanych rzutów w sumie, tych niecelnych również. Westbrook najwięcej, Leonard i Mitchell, Lillard, George blisko tutaj 20. Skuteczność jeszcze zobaczmy. A dlaczego nie ma tutaj Chandlera na przykład? Pewnie liczy się też ilość oddanych rzutów. Tutaj jest James 56% na miejscu 10. Trójki tutaj nie dziwią w sumie zawodnicy w pierwszej dziesiątce, oddane trójki, procent, dobra.
Okej, moi drodzy, jeszcze myślę, że rozegramy sobie jedno spotkanie w tym odcinku. Dobra, jeszcze wizyta w biurze. Co tym razem chcą? A, dobra, okej. Spoko. Wiem, że mogę to zmienić, ale zmienimy sobie to po sezonie. No i zobaczmy, pierwsza kwarta przegrana, druga nasza, trzecia dwoma punktami. No i zobaczmy ostatnią kwartę. 6 minut zostało, prowadzimy. 4, 2 minuty zostały, ale to będzie zwycięstwo. Będzie zwycięstwo jeszcze na koniec, świetnie i to nawet spore, 127-115. Dużo punktów rzuciliśmy w tym meczu. James 16 asyst, 25 punktów. No to będzie jego season high, jeśli chodzi o asysty, na pewno. Jeszcze sobie sprawdzimy. W tym sezonie, co ty gadasz, 51 punktów, kiedy on to zdobył? Nie pamiętam. I asysty 16. No, Lonzo zdobył więcej, ale career high to 19 asyst LeBrona. Rondo 16 punktów, 9 asyst, prawie double-double, 4 zbiórki od triple-double. Kuzma 16, Bazemore, Middleton double-double, Prince, ładnie Ingram, Lopez, Antony, McGee słabo, Chandler też tylko 2 punkty i zobacz, wszedł na minutę 3. Jest jakaś kontuzja? I dlatego Zubacz wszedł? Nie, nie, po prostu w końcówce już go tam wpuścił trener. Zobaczmy, jak to teraz ma wyglądać. Rondo, Bazemore, James, Kuzma, Lopez. Proszę bardzo, w pierwszej piątce. Ok, Middleton on fire, 30 minut. Może go za Bazemora tutaj nawet wymienić? Ile ty masz wzrostu? 2 metry, 3 centymetry, Bazemore 1,96 m. Czyli w sumie tyle samo co LeBron James. No zdecydowanie za dużo tych trójek. No cóż. Dobra, moi drodzy, to by było wszystko w tym odcinku, a więc 3 zwycięstwa, 2 porażki, 21 zwycięstw, 10 porażek. Tak to wygląda i niezapowiadana i niechciana w sumie wymiana też w tym odcinku. No cóż, dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat obecnego składu Los Angeles, a ja uciekam, zabieram się za kolejny odcinek, który już za chwilę powinien pojawić się na kanale, tak więc bądźcie czujni. No i do zobaczenia właśnie w nim. Trzymajcie się. Siemano!